Hej, witajcie, z tej strony Azar i witam was na kolejnym odcinku z Pogromców Bogów. Podsumowujmy, co się stało. Przeniosłem się ze swojej super odległej bazy do skrytki, w której znajdowali się pozostali gracze, dosyć blisko bazy JB i powoli będziemy się przyszykować na atak. Na co gotowi? Na co gotowi? No bo będziemy lajdować na nie teraz, No ja jestem, mówiłem, ale muszę gdzieś odłożyć i ty. Ja nie wiem, czy mam, bo cały czas idę do ciebie. No przecież mam, a nie mam. Dlaczego nie mam? Tak? Usuwaj zera. Tak. Ale generalnie bierzemy nasze najlepsze itemy? Nie zostawiamy żadnych śladów. Nie bierz. Ale tu jeszcze nie spałem w ogóle, wiecie? Siedzimy maksymalnie gramy na skradankę dzisiaj. Jeżeli chcemy rzucać spele, to albo Call Lightning, albo Lightning Hammer. Reszta zostawia zbyt duże ślady w tym. Zostawia nasze ścieżki. Okej, trzeba mnie nauczyć, jak się użyje. Mają kilofy, sprzęt. Ja mam diamentowy kilof i... Ja kilofów! Jeszcze został w bazie. Ja jeszcze idę. Okej, zdejmijcie buty. Zero znaczników, ukrywam się maksymalnie jak się da. Spotykamy się w okolicy muru. Może karczmy? Ten, który... Nie wiem, gdzie jest karczma, więc nie mogę... Karczma jest... Nie wiem. Dobra, spotykamy się w... Dobra, przy murze się spotykamy. Po wschodniej stronie muru. W kierunku idę. A gdzie jest wschód? Wschód? Zobacz, east. Ja nie mam pojęcia, w którym kierunku... Który kierunek jest dobry, słuchajcie. Należy zwrócić uwagę na to, że baza JB jest dużo bardziej ambitniejsza od mojej. Cały teren wokół niej jest wyjałowioną krainą z wieżami, które mają w środku spawnery fantomów i to wszystko jest otoczone wysokim murem. Ja używam dosyć mocno spellbooka, więc... Wiesz, mijam spalone lasy i kratery wielkie. Nie musimy shiftować cały czas, co nie? No po co shiftować, jak jesteś niewidzialny? Ukośnik me. Dobra, wracam do bazy już. Idę pod mury, przepraszam. Ja też dochodzę jakimś pod murem. Ja też dochodzę pod mury. Do mnie, chodź ze mną. Weź coś do ręki. Kurczę. Spieczony mam. Jestem jakieś... 200 bloków. Okej, widzę. Ja idę do karczmy i powiem wam zaraz. On chyba nas szuka, słuchajcie, bo włączył dzień. No, to dobra. There it is. Nigdy tu jeszcze nie podchodziłem. Ja go poprosiłem. Widzę wyłom w murze, słuchajcie. Ja nie go użyłem chyba. Dobra, jesteśmy na kordach plus plus przy murze. Ja jestem na kordach minus minus. Ja jestem na kordach minus plus. Dobra, zróbmy podkop pod wieżę na 0-0. My już możemy tak, przychodzić do niego mury, bo on ma dużo dziur. Co się stało? Jestem na takiej dużej dziurze. A, to creeper. Ja też jestem przy takiej dużej dziurze. Dobra, gdyby nie kupiemy, mam kilo w rękę jak coś. Dobra. O, widzę cię. Ja to mam inny kilo. To mam, ja tam. No, to ja mam kilo. Okej, to zaczynam tutaj, będzie idealnie. Dobra. Chcemy prosto. Przeskakujemy przez mury, wybijamy dziurę i wlazimy do środka. Widzę, ktoś lata koło wieży na 0-0.
To chyba jest JB. Ja się wycofuję. Dobra. Ja robię podziemny tunel. Ja jestem przy pseudopodkopie, ale tu jest wszystko cement, to się ciężko podkopywać. Mi też. Minus 84, 170. Okej. Minus 84. Ja siedem na minus 170. Patrzcie, złote jabłko. Okej, kto mówi? Darty, okej. I tu ktoś. Karma jest blisko 0-0, coś takiego. Kto ma tutaj żelazny kilof i kopię? Tak, to jest po drugiej stronie tego. To ja sprzątam spawnery, bo jest pełno poukrywanych. Ja umiem dobrze kamuflować rzeczy, to mogę mu powiedzieć. Ja mogę podejść do karty i dać. Okej, nie stoimy za blisko siebie, bo z łatwością zauważy. Ja podbiegłam do karczmy, pan tu nie widzę mnie widziadnych. Nie. Tak, jak nie powinny. Jak nie masz już ubranej żadnej zbroi, nie powinny ciebie widzieć. Dobrze. Ach tak, należy wspomnieć, że w zgodzie z JB uczestnicy zbudowali mały drewniany budynek zwany karczmą, która mieści się tuż koło murów i w środku jest skrytka do naszej nowej bazy. Po stronie bazy mieszkania JB robię mały pokój. Znalazłem karczmę. Okej. Tam jest zejście do pokoju podziemnego. Chodź tam. Na czym przemyślałeś tą sytuację i przygotowałeś na to, na ewentualny live na JB? Nie wiem, gdzie jest to gdzie jest ten pokój sekretny, słuchajcie. I się zaraz utopię. Nie mam jak... Okej, wyszedłem. Jak ja mam to... Jestem. Zlazłem na dół. Jestem. Właśnie... Tam jest kopany taki pokój, to znaczy trapdorem. Tutaj zamaskujemy wejście. Tu wykonać pokój, przygotować łóżka i wszystko do ukrywania się. Zejdźmy jeszcze takie dwa bloki głębiej dla bezpieczeństwa i to powinno być wszystko. Ja na razie zabezpieczę wejście. Ma ktoś... Czy ktoś ma drewno? Nie. Przepraszam, węgiel. Ja mam 62. Karcz mnie. Ja mam 62 węgla. Mam to jak coś. Dobra, dajcie węgiel. Rzuciłem. Okej, chyba wystarczająco głęboko wleźliśmy. Tak, już wystarczy. Jeszcze można byłoby jedną w górę, ale chyba nie potrzeba. Jak jesteśmy wystarczająco głęboko, to musimy szukać. Największy problem jest to, że tutaj ma na powierzchni dosyć sporo kanionów ukrytych. To jest co najbardziej nam jest zagrożenie, że wbijemy się w jakiś kanion i będzie trzeba to wszystko maskować, co jest najbardziej czasochłonnym projektem. Dobra, zeszliście? Mamy tutaj zrobimy sobie mały pokoi. Już stawiam karty wręcza. Przez moment widziałem sam zgranie. Naszym kolejnym celem jest zdobycie linki oraz przeprowadzenie krowy. Jest to o tyle ważne, że żeby się porządnie podkopać pod bazę JB, potrzebujemy źródła mleka, ponieważ Elder Guardiany znajdujące się w samym środku będą skutecznie nam w tym przeszkadzać. A musicie powiedzieć, gdzie mam przede wszystkim tą krowę przeklętą schować. Ej, patrzcie, no dobra. Ej, chodźcie zobaczyć, co mam w ręce. A, tutaj. Dobra, zatkałem tego dirta. O, tu jest jakieś U napisane, zrobione z tej. Ja zbudowałem zielony. Ja już zatkałem tego dirta, wychodzę. Ja zbieram dirta, uciekam. Wow, tu jest rzeka lawy. A co to jest? Czy to jest szachownica? No tak, JB ze mną grał w szachy. Co? Widzi to niedorzecznie. Ej, patrzcie, co mam. Pokaż. O kurde, masz koksa, a ja mam 56. Gdzie to ma woda? Woda. No bawmy się resztą. Właśnie, możemy wziąć wodę jeszcze za tego. Mam slime, słuchajcie. Chce ktoś? Idę po wodę. No to zbierz na linkę. Dobrze, ja idę sobie robić kawę. Brzegu wody. O, widzę.
Dobra, słuchaj, rzucam. Uwaga. Czekaj. Albo mi rzuć. Kurde, lagi serwera straszne są. Rzuć mi nici. Aha, ty nie masz nici. Super. Okej, okay, jest. Nie wiem, może niech mówi może jedna osoba. Nie w ogóle... Nie czuję się jak ten trzeci brat z Cargo Bazaru i chowamy się przed siebie. Bo nikt nie było, nikt nie słuchał. Okej, nie pamiętam... Kto zabił krowę? Zabił krowę! Kto? Chowajcie się. Czemu? Coś nie widziałem, ale zabił... Kto? Oj, niedobrze, trzeba szybko uciekać. To może być JB. Albo jeden z jego współpracowników. Podejrzewam, że to jest Blesek. Szukam krów. Minus 400, minus 180. O, jest kilo. Mogę wziąć jakiś używany kilo do... Trochę za daleko, wiesz? Trochę za daleko. Poszukam gdzieś bliżej. Ech. Na szczęście innemu zespołowi udało się szybko przechowić krowę bezpiecznie i okazało się, że Glazed pracuje dla JB. Musimy na niego uważać. Tak, wiecie, że w takim razie jak wracacie z krową, to ja się chował. O, J23! O! A co on? Bo go zabiłem, spalił się na śmierć. O, nice. A gdzie on był? Chciałem zrejdować moją bazę. A, okej. Okay. Coś miał ciekawego przy sobie? Nie, znaczy wszystko się spaliło. A, okej. Okay. Nie masz ze mną najmniejszych szans. Are you challenging? Oła! Jak bardzo JB jest multitasking. Dziękujemy za odwrócenie uwagi. Jakie odwrócenie uwagi? On tutaj uważa, w końcu zabił nawet J23. I mnie 3 razy. Zresztą ja z drugiej strony też w ogóle nic nie robiłem, byłem zajęty partią, dobra. Lecę. Uczę sobie jeden. Oddawaj mi dostęp do zjazdu wojenny. To nie ja, to Juleczka. Cześć. Juleczka. Dobra, to Juleczka. Juleczka. Bo to nie... Wybacz. Słuchajcie, mam tutaj jeszcze taką... Kiedyś podpatrzyłem na jakimś streamie taki trik. Mianowicie, jeżeli ktoś was będzie gonić, będzie się na invisibility, tak? Tak. Uciekać. Chować się. Wszyscy cisza, JB, wracaj do siebie. Mąka S. Mamy dwa karty JB, wiecie o tym. Chcecie wiedzieć co tu mam? Mam ostrze Boga, party dotknięcia, 300 taki Magic Dustu, hej! Ej, ale wiecie, że mamy w tym momencie dwa karty JB? 300 taki Magic Dustu, panowie! My urządzimy tam taką masakrę, właśnie. Ktoś bardzo czułymi itemy, Ender chest, dawać mi Ender chesta, ludzie, bo tam Ender chesta, biorę seta całego, lecimy, go realizujemy dzisiaj. Nie, teraz nie. Dobra, może to będzie pójście. Mieliście Ender chest cały czas, kurde, miałem tam linkę. Znaczy nie, bo Ender chesta ja przed chwilą zwiedziłem. A. Ja mam się seta, czy nie? Ja mam tego seta. Ja mam swojego seta w Ender chestie. Ile mamy paczek elitry? Nie mamy żadnej. Ja mam jedną elitrę, niezniszczalną. Ja się ubieram. Ona zaraz, czy ty masz lewą seta? Co?
Nie, to jest mój set własny. To jest twój, a to jest Azal. Tak. Tak. Ja mam buty z Protection 10. Boże, buty z Protection 10, przepraszam, hełm z Protection 10, niezniszczalny. Będę mógł być do was. Moje to jest... Robimy dzisiaj rajda już pierwszego? Tak. Możemy. Ale co? To ja się zajmę kastowaniem z Peli, bo mam ten ekipunek włączący. Ja się zajmę trollowaniem JB. Właśnie, zajmujcie go. To wyłącza sobie TV i zamienia się w Babi. Ja. To idzie bez niczego i rajdować. Zabij mnie ktoś. Blessing też mnie. Tutaj jestem, ja będę tym pilotem. Zabijcie mnie, ja będę, nie będę miał invisibility i wyskoczę. Ej, ale poczekaj. Czekaj, ja muszę się jeszcze dostać do waszej bazy. Co to za skin? Słyszę... Piękny. Słyszę coś u góry. Słyszę... Dajcie shiftuj. Mamy może... Ja będę się śmieć na side, bo umiera. Masz chociaż tego, gdyby doszło do walki. Okej, już miałem 4, mam 10, okej. No to poczytałem, teraz masz więcej. Dobra. Nie. Tak, mam jeszcze dużo, drobniak jeszcze ma. Będę bez żadnego sprzętu się wiązał. Ja mam najmniej. Dobra, dobra. Skina. Ja go straszę drobniami. Murować wejście. Ej, słuchajcie, bo ogólnie JB robił tutaj takie co tam o Ice Landai, nie? Tak. No i ja go zabrałem. Nice. Proszę moje spellbook i ten ciebie. Masz mój spellbook, rzuciłem ci. Nie, masz. Dalpi. Możesz pójść po rzeczy. No ja będę jak najbardziej się pokazywał. A powiedzcie, jak tego mam używać w ogóle, tej książki? Zarabiami odzadasz od razu. Pierwsza strona, pisz spell z dłużej. Kto niszczy obsydian? Ja sam się pobijam. Tak. Druga strona. Ja zniszczę obsydian i będzie najlepiej. Forever, dobra. Invisibility off, z dłużej off się pisze. Zaczyna invisibility też z dłużej. Wszystko. Pierwszy teraz. Tak? I to koniec tam. Ma ktoś inny level, żeby mi nazwać? Nie, nie działa. Tak? Książka, usuń kropkę, wyłącz daj mi drugą książkę. Nie, załóżcie co to. To się nam nie przyda, a wy przeżyjecie ciutkę dłużej. Ale no, my i tak. Tak, przeżyjecie ciutkę dłużej. Nie rzucam tobie, tylko im. Ludzie, ubicie się lepiej, bo wtedy... Ale nie, akurat mroźnego piechuna, ty załóż. Ja mam... Ale ty nie mam mroźnego piechuna. Ktoś idzie, cicho. Ktoś się kopie. Klepać go. Zabity, mamy jego itemy. Okej, ja wszystko też to ja spróbuję i opuszczam to miejsce. Jak ktoś biorę Czesła. Będziemy to nie zdegradować. Bo ja komenda cię bym szła, w sensie nie wiem czy to po taki tam idiot. Ty wszyscy X! Bo to zamiast pisać team, pisało name automatycznie. Uciekamy. Azar, czekaj. Wracaj na kanał. Czekaj. Azar był na serwerze. Co się stało? Czy to jest niezniszczalny killowy przez ten? Tak, czekaj, bo ja pracowałem na... Halo? Komenda się zepsuła i... Zamiast na im pisało team i zabiło wszystkie osoby. Mnie nie zabiło. Nie zabiło. Ale wiesz co? Darty, ty powiesz co będę zrobił.
użyłem to na zasięgu 10 kratek. Nie wiem, co tam było. 10 kratek pod was idealnie. Dobra, chodź tu. Dobra, wszyscy wynosić się, pakować sprzęty. Follow me, ty właśnie wuj. Ale... Mieliście bazę, o Boże! Paczero niczym nie wiedział do tego! Okej, teraz będzie działać. Teraz kurde, umiera! Umiera! Przygniata mnie to! Masz kurde. Jak ja to zwaliłem! I przez ciebie właściwie wygramy to. Poczekaj, jeszcze dużo zostało. Ale ja w podobny sposób swego czasu zwaliłem. Okej, umieram. Ja też. Nie dacie rady umrzeć przez ja. Przeżyłem. Ale zrobiłem przynajmniej komendę. Poczekaj. Którą chciałem. Ale nie możesz zabijać ludzi przecież. Mogę. Jodoliście pod 10 kratek. Ale ja to uzupełnię, żeby gila nie w ogóle nie było chyba nie było. Kurde, a zatrzuć blok! Gilem jest mocnym. Nawet... Dzięki. To zrobimy dopiero na następnej sesji. Dzięki. Dopiero na następnej sesji. Kurde, weź mi w ogóle do tego. A, dobra, cześć. Survival. Patrz, patrzcie, to... Uwaga, uwaga! Idzie. Ale co to miało być? Ja ci właśnie rapuję, ja wiem. Pamiętajcie o tym, tylko taka informacja. Jakie są zasady i udostępniam je wszystkim. To udostępnie jest powodów po to, żeby inni też sprawdzili, czy nie ma dziur. W momencie, gdy mi dałem wam zasady, a wy... Czy ktoś w ogóle sprawdza... Dobra, już dam radę, już dam. Dobra. Okay. Dobra, już myślę, że te powierzchni, ale nie mam listu, które wytrzyma. Ja uciekam. Mam bardzo OP łuk, jeśli was to pocieszy. Ja jestem... Wracajcie do głównej bazy operacyjnej. Dewiniak, jestem za tobą, pomocy, wyłaźmy stąd. Uciekaj, 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 uciekaj. Dewiniak, on ciebie pilnuje. Idę na niego na krzyczeć. A skąd wiesz? Na krzycz na niego, Juleczka. Kupę tunel na prostce i się boję, że tak sobie jutro tak nie wleci. Jak jest taki znany, bo tutaj mobany jest talka ja. No cóż, trzeba wrócić do naszej pierwszej bazy i zacząć wszystko od nowa. Na szczęście nie straciliśmy wszystkich itemów, więc nie zaczniemy zupełnie od zera. No ale cóż, JB nas zjechał totalnie. Jak chcesz, ty będziesz odpowiadał za zniszczenie. O kurde, tu jest jeszcze nieodkryty mineshaft, może będzie Enderdban. Enderdbany nadchodzę. Okej. Udało mi się. Gamma na 6,9. Otworzysz? Ja mam rękę, tylko. Ja mam kill off, otwieraj. Okej, ja chcę się przespać, ale w pobliżu są potwory. Cię spełła, mogę. Ktoś widzisz, nie zadziałały sam. Gdzie ty idziesz, Asad? Tu gdzieś mój domek był, chwilka. Tutaj, tutaj. A ty gdzie jest twój? No nie zdążyłem tu się rozgościć. To jest ta jama. Masz gravel pokoju. Co? To się bawi zmienianiem itemu. JB jest w naszej bazie. Jest przed naszą bazą JB. No to kryjcie się. On latał przed nami. On był przed wejściem do naszej bazy. Łąka S.
Ja widziałem jego nick, tak od razu shifta trzymam. Ja widzę wciąż jego nick, on wali piorunami zaraz. Uciekam w mineshafty, uciekam w mineshafty. Uciekajcie wszyscy w mineshafty. Uciekajcie wszyscy w mineshafty. Mnie nie znajdzie. Jestem u siebie. Nie znajdzie mnie. Ja uciekam w mineshafty. Super. Ewa. I odlecię jakoś. A ja sobie siedzę i oglądam zabezpieczenia. Wzmocnił się szkielet pająkami i paskuda. No. Nie widzę niczego, Niku. Nie znajdzie mnie. Zapadki, spakować sprzęt, wynosimy się. Ja już uciekłem, ja nie miałem. Ale klimatyczna muzyka mi teraz leci. Widzę jego nick. Chyba. Nie, to jesteś ty. To jest tak, to jest J233, zdaje mi się. Poczekaj. Ciężko mi odróżnić nick JB od J233. JB, widzę jego nick. Dajesz, to dzięki temu będziemy mogli uciec. Nie przebije się do mnie. Ja jestem w mojej szafie głęboko pod ziemią. Nie masz szans, żebyś tu się przebił. Jej, w końcu. Jestem w środku. Gratulacje. Wiecie, jakie to jest męczące przebijanie się przez te ilości obsydianu z wyspolnionym kopaniem? Dobra, jestem w środku i ostatnie mleko chleję. Kto się kopie koło mnie? Bo widzę, jak JB gdzieś tam dalej lata. Kolego. Czyli mamy rozproszyć JB jak najbardziej? Jak najbardziej się do jestem już zbliżam się. Okej. Okay. Mining fatiga i hejsta, aktualnie się do. Ty niszczysz ten obsydian? Parzę właśnie na warstwę obronną. Jak znam całe zabezpieczenia w środku, rozumiem właśnie ostatnie zabezpieczenia. Ja ten zajmę. JB rozwala się w całą bazę, ja go zajmuję, bo on mnie szuka pod ziemią. Zajmijcie go jak najdłużej. Dobra, nie ma sprawy. A ty jesteś w swoim domku? Tak, wychodzę z niego. Nie, ja zajmę JB. Mogę się z nim klepać? Ja myślę, czy jaka jest szansa, że zniszczysz ten obsydian teraz? Ale za mną górze. Ja będę się z nim klepać, tylko to będzie ryzyko. Ktoś się koło mnie kopał, pamiętam. To ty, dobra. Robimy zasadzkę. Koksy przydadzą się na pewno. Ja złote jabłka zostawiłem. Masz Coś do jedzenia? Tak, mam. To weź mi daj, bo mam półtorej serca. Myślałem, żeby zapadła cisza. Ej, mam się sklepać nip, czy nie? Wiem. Klep się. Bo jak mam pewność, że piszę to obsydian, to się będę tu sklepał. Ja bym sobie respa zrobił w twoim łóżku, wiesz, Azar, ale nie wiem, czy to jest bezpieczne. Rób. Tak, bo zdjąłem shifta. Przygotuj się. Tak nawet lepiej go zajmujemy. On nas szuka. Tak, dobrze. Może zjeść coś? Zapłaćcie go na ciasto. To nie zadziała drugi raz. Napiszcie mu. Nie. Siadaj. No i klop. Uwaga. Nie.
Nie, nie, nie. Zostań w miejscu. Czekamy na niego, aż podejdzie. Okay. 11. Hej, widzę cię. Sonic. Siemasz. Wchodź tu. Jak coś, to ja was ochronię. Jak coś, to uciekajcie, uciekajcie. Przepuść. Cofaj się. Dajcie mi totem. Totemy mi dawajcie. Spanisz walczyć, ojczyźnie. A zagrasz mi? Jakie totemy? Chwileczka. Czy ty mi wszystko mówisz? O-o. Co? Co? Chwileczka, wracaj. I stąd i odbędę. Mamy koniec. Ja. No my kurzec gospodarczy. Co ten spellbook robi? Ja coś w nim napisane. Nic nie ma. Mogę go użyć? Oddam, żebyśmy go przechowali. To może go zamknijmy w skrzynce, bo mam. Jak coś, to uciekajcie. Jadę. Kurde. Ja coś jeszcze daj mi coś. Dobra, dam ci oba. Jestem i tak lepiej wyposażony. Ops. Nie mam tej, dobra. A ktoś pocznięcie, ile czasu zajmie rozwalenie diamentowym kill-offem obsydianu na Mighty Fatigue 5? Nie. Pół godziny. Idzie, uciekajcie. Uciekamy, a ostatnie nie piksele z tego co widzę. Po prostu się męczę. Dopadł mnie. Nawet nie zdążyłem nic użyć. Rozwalam mu obsydian. Dobrze, my z nim walczymy. No właśnie, o to chodzi. Darty, odejdź. Darty, uciekaj. Potem uciekaj. Ja użyłem, bo mogę trafnąć mieczy. Ale klepa. Udało ci się! Brawo! Brawo! Okej. Okay. Wszyscy na creative'a chcą? Tak, wszyscy na creative'a. Nie, jeszcze nie, daj nam sobie szybko. Już za późno. Hej. Z czego się śmiejesz? Ale to było epickie, Co to jest środek bazy? Are you kidding me? Co? A, wszyscy są na creative'ie. Okej. Weźmy te dni, wypchnijcie mnie do siebie, dobra. Też mogę wbić chwilę. Brawo, J23. Teraz będzie piekło. JB, to był nasz master plan, ja miałem cię zająć jak najdłużej. Ja zadałem nie, my się baliśmy. No nie, my też cię zajmowaliśmy jakoś. Ale ta baza wygląda... Ale ta baza wygląda epicko, JB. To jest wow. Wiecie, jak rajdowanie tego pasku, co było paskudnie? Ponieważ... Tyle tych szkieletów tam było, nie? Dajcie Juleczce. Od shulkerów, ponieważ wypiłem mleko i się włączyło mi na pół sekundy invisibility i te shulkery zaczęły spamić szulkami, a ja musiałem je rozwalać z kuszy automatycznie i miałem problem, żeby wyrobić się z tym szajcem. Zdychać! Dawać mi tu... Jest Magic Rod! Ja nie mogę tepnąć. Daj mi też ciesiak. Jestem zadowolony, że to J23 zrobił, bo teraz będzie jeszcze większe piekło od mojego. Patrz co w ogóle jestem. Gamę, modę, survival i zdejmę cały armor w ogóle i bijcie mnie. A, widzę o co chodzi. Ja sobie dawałem ciągle totem nieśmiertelną. Czyli byłeś niezabijalny. Julewsko, ładnie wyglądasz z tym zielonym, takim. To ja to po prostu dopowiedzę. Działa to! Jestem ósemeczką. Klepiemy smoka, klepiemy go. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten sezon.
z pogromców bogów. Następnym będzie bogiem J23. Zobaczymy, jak mu pójdzie. A ja wam dziękuję za oglądanie. Cześć!